Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałem dla Was 10 ciekawostek związanych z mistrzem Wu. Bez zbędnego przedłużania, bierzmy się do roboty. Mistrz Wu wraz z Garmadonem grali w drużynie Tygrysy ze Świątyni. Garmadon świetnie rzucał piłką, a Wu był fantastycznie celny. W dzieciństwie Wu posiadał katanę, którą bardzo dobrze umiał się posługiwać. Symbol na stroju mistrza Wu to symbol przeznaczenia w Lego Ninjago. Ulubioną bronią mistrza Wu jest kij, który ma w sumie wiele nazw. Jest to kij drewniany, my najczęściej nazywamy go kijem Bo. Odnośnie garderoby mistrza Wu warto dodać, że na czarnym stroju mistrza znajdują się magiczne złote symbole chroniące go przed złem. Herbaciarnia mistrza Wu, którą mogliśmy zobaczyć na przykład w 5. sezonie Lego Ninjago, nosi nazwę Głęboka Mądrość, lecz to nie jest to, co chcę wam przekazać. Chodzi mi bardziej o lokalizację tego przybytku. Leży ona w dolinie na wyspie Ninjago obok stawu i małej plantacji herbaty. Dawniej Rei, czyli ojciec Kaja, wraz z mistrzem Wu poszukiwali przeróżnych przygód. Wu ukrył 4 złote bronie w 4 różnych miejscach krainy i przy każdej postawił smoka w roli strażnika. Garmadon i Wu nauczyli również Misako Spinjitzu. Mistrz Wu ma również swój ulubiony cytat, który pewnie słyszeliście nieraz. Żeby stać się prawdziwym ninja, musisz najpierw dostrzec to, czego nie widzą inni. Bardzo wam dziękuję za ten odcineczek. Zamiast podarować wam nudną recenzję, wolałem wam podarować nudne ciekawostki. Mogłem ich przygotować nieco więcej, ale nie chciałem dawać już takich naprawdę wymęczonych ciekawostek, tylko coś bardziej takiego wyszukanego. Jeśli materialik wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!